Szkoły ZSI w Słupsku. Dziękuję bardzo, że Pani chciała udzielić nam wywiadu. Moje pierwsze pytanie to, niech Pani się przedstawi i z jakiego kraju Pani pochodzi i co Panią skierowało tutaj, żeby przyjechać do Polski? Nazywam się Justyna Kamińska. Przyjechałam do Polski, ponieważ chciałam bardzo studiować tutaj. Poszukiwałam kierunku, który mnie zainteresuje. Oczywiście zaczęłam od Instytutu Muzyki na Akademii Pomorskiej w Słupsku i tak pozostałam, zmieniając kierunek na filologię rosyjską i w dalszym ciągu pracuję w Polsce i mieszkam. Dobrze. Przyjechała Pani z rodziną sama? Przyjechałam sama z Litwy, z stolicy Wilna i jestem tutaj sama teraz już z mężem. Jakieś problemy dotyczące Pani, jak tutaj przyjechała, nawet jakieś kryteria, jakieś, jak to nazywać, problemy zadawane w Panią stronę, jakieś... Nie. Żadnych problemów nie było, ponieważ język polski tak naprawdę nie stanowi dla mnie żadnego problemu, bo mogę sobie wszędzie się na spokojnie porozumiewać, załatwić różne sprawy. Bardzo dobrze się w tym odnajduję, więc takich problemów jakby nie było. Żadnych trudności, o tak. A jakby Pani ma marzenia teraz z karierą tutaj, coś dalej? Z karierą to raczej nie. Pracę mam, więc bardzo się cieszę z tego powodu, że mogłam akurat po studiach od razu gdzieś się zatrudnić i pracować. No, moim marzeniem oczywiście jest dom, rodzina, którą cały czas próbuję zbudować. To może... Ja się stresuję bardzo. Nie ma zrobić powtórkę. Czasem się ucnie. To... Jakie są Pani odczucia z mieszkaniem tutaj w Polsce? Odczucia bardzo fajne, tak. Bardzo się cieszę, że przyjechałam akurat też do Słupska. Jest to niewielkie miasto w porównaniu do Wilna, z którego pochodzę. Bardzo dobrze się tutaj odnajduję, mogę szybko gdzieś trafić, dojechać, nawet na pieszo dojść, więc bardzo jestem zadowolona. Tym bardziej, że w Polsce, gdzie od lat już zaczęłam chodzić do szkoły, no tak, jak miałam lat 7, to zaczęłam mówić, że wyjadę do Polski, chcę chodzić do polskiej szkoły, więc jakby to się narodziło bardzo wcześnie u mnie i dlatego podjęłam taką decyzję, jak już skończyłam szkołę i od razu się wybrałam tutaj i nawet nie odwróciłabym teraz tego. Nie zamierzam nigdzie wyruszać, więc mam nadzieję, że tutaj pozostanę. Na pewno to się nie zmieni. Dlaczego akurat Polska, a nie na przykład jakiś inny kraj? Ponieważ moja rodzina pochodzi z Białorusi. Przed wojną musieli po prostu gdzieś uciekać. Akurat trafili na Wilno i tam pozostali. Była to część jeszcze, ta Wilna przynależała w czasie wojny do Polski i dlatego ten język jakby gdzieś w rodzinie został. Oczywiście moje babcie to mówią, że są Polakami, bardzo się z tego cieszą, chociaż tak naprawdę do końca to tak nie jest. Bardziej w rodzinie u nas jest, jakby są tradycje nawiązane do Rosji, ten język w domu jest, ale polski gdzieś tam pozostał. I jak właśnie wybrałam szkołę polską, będąc małym dzieckiem, to po prostu czułam, że jednak jestem Polką, że to mi odpowiada. Bardzo się z tego cieszyłam, szybko załapałam bardzo język. I no, czułam gdzieś to, zawsze ktoś, każdy człowiek czuje, kim jest, tak? Tak jak się teraz mnie pyta, czy Pani się czuje Polką. Tak, czuję się Polką. Nawet w niektórych sytuacjach gdzieś w kolejce to się denerwuje czy coś i tak sobie zawsze myślę, o tam gdzie Polacy, tam gdzie Polacy, tak? A tak sobie myślę, Boże, no przecież Ty nie jesteś Polką, tak? A tylko jeszcze w dalszym ciągu obywatelką Litwy, ale
już i tak w takich myślach, że jestem obywatelką Polski, tak? Więc nie wiem, gdzieś to zawsze w środku jest. Każdy odczuwa, więc w moich odczuciach Polska jest we mnie, tak? A nie Litwa. Trochę jest to dziwne, ale tak, no od małych lat czułam, że jestem Polką. No to tyle. Dziękujemy Pani. To dziękujemy bardzo Pani.